Cześć, witam Cię serdecznie. Nie wiem, czy wiesz, że jestem moderatorem na paru tematycznych grupach. Jak i w kilku, jestem po prostu zwykłym członkiem. No i dzięki temu wiele osób konsultuje ze mną swoje dietetyczne wyzwania. Jak i po prostu wiele rzeczy dzięki temu mam możliwość obserwować. No i dlatego, można powiedzieć, na tej podstawie buduję tak trafne treści na blogu trenujzgłową.pl. I tym razem, korzystając z okazji, chciałem odpowiedzieć na jedno z najczęściej pojawiających się pytań, które zadawane jest na grupach, czy też w bezpośredniej rozmowie ze mną. Bo osoby zmagające się ze swoimi nadprogramowymi kilogramami często pytają coś w stylu: od miesiąca stosuję dietę, jem po prostu ogólnie mniej, ale moja waga stoi jak zaklęta. Co się dzieje? No i moja odpowiedź w tym wypadku jest zwięzła i prosta, bo właściwie to, że nie straciłaś tłuszczu, jest dostatecznym dowodem na to, że nie miałaś stałego deficytu kalorycznego. Kropka. No i po takiej mojej konkretnej odpowiedzi zwykle następuje cisza i taka lekka konsternacja, a po chwili pojawia się takie drugie nieśmiałe pytanie. Więc co powinnam zrobić? No i dlatego w tym wideo udzielę odpowiedzi tym wszystkim, którzy borykają się właśnie z takim problemem. Bo można powiedzieć, że stwierdzenie jem ogólnie mniej w zadanym mi pytaniu daje jasno do zrozumienia, że podczas diety jesz po prostu na czuja. A problem z intuicyjnymi dietami polega na tym, że jeśli nie śledzisz tego, co spożywasz, a na dodatek jesteś początkująca, to tak naprawdę nie masz pojęcia, jak powinny wyglądać swoje odpowiednie porcje. A do tego musisz wiedzieć, że będąc na diecie, z czasem zaczynasz jeść coraz więcej, przez co intuicyjna utrata wagi staje się po prostu niezmiernie trudna. Bo wraz z upływem czasu na diecie coraz trudniej jest intuicyjnie dopasować się do naszych prawdziwych potrzeb kalorycznych. Ponieważ utrata masy ciała obniża poziom leptyny hormonalnej, która sygnalizuje mózgowi, że jesteś syta. I równocześnie organizm zwiększa poziom greliny, który po prostu stymuluje głód. No i można powiedzieć, że ta nierównowaga hormonalna utrzymuje się jeszcze długo, długo po tym, jak odniesiesz sukces po prostu w odchudzaniu. Co sprawia, że jeszcze trudniej jest, jedząc intuicyjnie, utrzymać w dłuższej perspektywie swoje stracone kilogramy. No i do tego, na nasze poziomy głodu, duży wpływ tak naprawdę ma to, co widzimy, a nie tylko to, co naprawdę potrzebujemy zjeść. Nawet jeśli wiemy, że zjedliśmy wystarczająco dużo, to nie oszukujmy się. Jeśli ktoś pojawi się z talerzem ciepłych ciasteczek, to nasz mózg może nagle poczuć się po prostu znów głodnym. Prawda? No i może się wydawać to zbyt uproszczone, ale nauka na ten temat jest jasna. Jedynym powodem, dla którego ktoś kiedykolwiek stracił na wadze, jest to, że jadł mniej kalorii niż zużywał w dłuższym okresie czasu. I niektóre diety pomogą Ci, owszem, to zrobić pośrednio, ale jeśli nie kontrolujesz samodzielnie spożycia kalorii, utrata wagi zawsze będzie po prostu czymś w rodzaju takiego zgadywania. A śledzenie posiłków to zmienia, bo zapisywanie tego, co jesz, jest szczególnie pomocnym narzędziem podczas startu Twojej przygody z odchudzaniem. No i dzięki temu możesz po prostu określić swoje dobre nawyki i mieć pod kontrolą swoje słabości, które naprawdę trudno kontrolować podczas diety. No i istnieje wiele różnych sposobów śledzenia tego, co jesz, bo możesz zapisać na papierze, możesz robić jakieś notatki na komputerze czy jakimś innym cyfrowym urządzeniu, albo po prostu skorzystać z aplikacji do śledzenia kaloryczności diety. Co byś nie wybrała,
to na samym początku określ, ile kalorii musisz jeść, aby schudnąć. Następnie oblicz proporcje makroskładników, które pomogą Ci osiągnąć pożądany cel. A na koniec śledź konsekwentnie spożycie żywności i każdego dnia trafiaj w swoje targety. No i mogę Ci powiedzieć, a raczej zapewnić, że wyniki przyjdą same. Kropka. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałem na to pytanie. I mam nadzieję, że nauczyłaś się czegoś pożytecznego przez te parę minut. No i gdy w pełni zdasz sobie sprawę, jak wiele wartości otrzymałaś, to prawdopodobnie poczujesz chęć zostawienia lajka i podzielenia się tym wideo ze swoją znajomą. Także bardzo Ci dziękuję za to. No i tak właśnie sobie pomyślałem, że może chcesz mi zadać jakieś pytanie. Bo ja naprawdę z miłą chęcią odpowiem na nie w kolejnym wideo. I zadając mi pytanie, masz możliwość współtworzyć ze mną kolejne trafne treści, a jeśli treści będą bardziej dopasowane do Ciebie, tym bardziej będą dla Ciebie interesujące. Zatem ja czekam niecierpliwie. Także jeszcze raz dziękuję Ci za poświęcony czas. No i mam nadzieję, do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. Trenuj z głową.pl